Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnej części Akademii Albumowej. Witam na moim kanale, z tej strony Asia. I przychodzę z prezentacją najnowszego albumu warsztatowego Najpiękniejszy Dzień. Najpiękniejszy dzień, kochani, jak widzicie tutaj, przeznaczony jest na pierwszą komunię świętą. Natomiast chciałabym też zaznaczyć, że album jest wykonany w taki sposób, że wystarczy lekka zmiana czy tekturek, czy dekoracji, i ze spokojnością ten album możecie wykorzystać jako upominek, prezent, czy dla siebie jako pamiątka na chrzest święty dla dziecka, czy też, kochani, na ślub. Tylko podmiana dodatków. W taki sposób chciałam go, wiecie, ugryźć i stworzyć, żeby można było takie poszerzyć jego spektrum działania, więc mam nadzieję, że mi się to udało. Natomiast powstał pod kątem tak naprawdę pierwszej komunii świętej, Dla naszych dzieci, dla naszych chrześniaków, dla dzieciaków z naszej rodziny. Każdy może znaleźć tutaj, słuchajcie, prezent, upominek na ten wyjątkowy dzień. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Pracować będziemy na kolekcji Lemoncraft Wood Patterns. To jest kolekcja, ja bym to nazwała troszkę basicowa. Ona nie ma dekoracji żadnych, czyli jakichś kompozycji kwiatowych. To są koronkowo-deseczkowe, piękne papiery. I z cudownymi elementami do wycięcia, takimi, które ja lubię najbardziej, bo to są naprawdę tak kwiatowe kompozycje, kwiaty, same liście, które idealnie w tym albumie, słuchajcie, mi zagrały, które pięknie się tutaj dostosowały do tego, co chciałam osiągnąć, z czego bardzo, bardzo się cieszę. Słuchajcie, ten album to jest nasza już trzecia część Akademii Albumowej. Ona będzie upływać pod hasłem Zaplecze Albumowe. W co się zaopatrzyć? Czy muszę mieć wszystko? Słuchajcie, temat rzeka. Mam nadzieję, że to będzie niezwykle fascynujący też webinar, bo tutaj będziemy zahaczać o narzędzia, o produkty, o to, czy można czymś zastąpić, jak używać, gdzie kupić. Więc uważam, że temat naprawdę bardzo ciekawy i liczę na zagorzałą dyskusję na live, na webinarze. Już nie mogę się doczekać, ale wracamy, słuchajcie, do albumu. To jest bardzo, bardzo duży album. Zmieszczą się w nim zdjęcia, słuchajcie, już mam przygotowane maty tutaj. 15x21, 13x18, 10x15, 9x13, wiadomo, ale bardzo zależało mi na tym, żeby on mieścił te zdjęcia największe i te 15x20, 13 i te 10x15, bo jak wiemy, zdjęcia od fotografów, no i tak dalej, one przychodzą nam w takich większych formatach, dostajemy, więc to było takim moim tutaj priorytetem, żeby w ten sposób, słuchajcie, podziałać. Cały album, moi drodzy, ma rozmiar 26x21 cm, więc jest no naprawdę spory. Prawie, że taka A4 okładka. Grzbiet tego albumu ma 10 cm, więc jest szeroki, ale powiem Wam, że przy tym gabarycie jakby zupełnie jest to takie niezauważalne, nieprzytłaczający jest ten grzbiet. 10 cm to jest sporo, ale on tu jakby ginie, czyli nie jest taki, nie przytłacza nas taką szerokością, bo sam album jest bardzo duży. Jest złożony z 4 rozbudowanych kart A4, mocowanych systemem Hidden Hinge na płótnie i w obiciu płóciennym. Więc dla mnie ulubiona forma działania i widzę, że Wasza już powolutku również też, widzę coraz więcej tych albumów tym systemem tworzonych. Wiązane na wstążeczkę, jest wykorzystany w albumie papier lustrzany, będziemy sobie złocić, będziemy rozmawiać o papierze lustrzanym, o klejeniu go, o wykorzystywaniu, o złoceniu tekturek, o wykorzystywaniu tekturek w albumie przede wszystkim. No i sobie troszeczkę też tutaj, tak jak mówię, pozłocimy. Jak ten albumik wygląda, moi drodzy? Karty w tym albumie mają 25x18 cm, tak jak już mówiłam, są 4. Są troszeczkę węższe niż można by jeszcze na tej stronie zrobić, bo można by zrobić spokojnie na 19-20 cm nawet. Ale mamy karty wsuwane bocznie, więc chciałam, żeby tu było troszeczkę zapasu, żeby nie było tak bardzo mocno na styk, żeby to ładnie po prostu wyglądało. Nitka z tą rzeczki. Więc myślę, że jest to tak wyśrodkowane fajnie, że wszystko tutaj się komponuje dobrze. Karty są wysuwane. Myślę, że to jest bardzo elegancki, ładnie do takiego albumu właśnie eleganckiego i takiego dostojnego z tej najpiękniejszym dniu
pasuje. Strona okładkowa, strona najsolidniejsza, najmocniejsza w albumie. Tutaj tym razem nie stawiałam na jakieś klapki otwierania i dużo skomplikowanych rzeczy na tej okładce. Jest bardzo głęboka kieszeń, taka mocno przestrzenna, ponieważ tutaj chciałam zrobić taki jakby album w albumie. My na warsztacie na pewno zrobimy sobie troszkę węższe, bo kiedy już to robiłam, uznałam, że no troszkę może za szerokie są te grzbiety, zupełnie niepotrzebne. Można zrobić więcej kart z mniejszymi grzbietami i to są takie książki, albumiki małe. Będziemy, możemy sobie tu podekorować na dodatkowe zdjęcia, które się tutaj w tym naszym albumie mogą zmieścić, więc na tym mi zależało bardzo, żeby tu było tak dużo miejsca na te zdjęcia. No i jest taka duża karta mata w formie jakby takiego a la taga, tak bym to mogła nazwać, która też zmieści jeszcze tu mnóstwo zdjęć. Takich 9x13, 4, nie wiem, 10x15 też tu powinno się zmieścić, spokojnie spójrzcie. Tu i tu. Więc naprawdę album jest bardzo duży. I już tutaj jest dekoracja, mamy złocony kielich, są dekoracje z wycinanych elementów. Bardzo proste, bardzo delikatne, bardzo subtelne. Nie chciałam tutaj tego w żadną stronę, wiecie, takiej przesady robić, żeby nie było to za bardzo strojne, ani też, żeby nie było takie zwykłe, proste, żeby był taki element właśnie tej delikatności, takiej elegancji, jaka wiąże się też z pierwszą komunią i nie tylko. Pierwsza strona, słuchajcie, zawsze u mnie w albumie to jest taka strona jakby reprezentacyjna, czyli najczęściej ja tutaj umieszczam zdjęcie takie, które gra główną rolę, żeby pokazać, o co w tym albumie tak naprawdę chodzi. I tutaj można, oczywiście one są niepodklejone, będziemy też pracować, pokażę Wam nad tym, jak fajne są możliwości, żeby zrobić takie dekoracje, która fajnie potem zmieści zdjęcie jeszcze wewnątrz, żeby się fajnie na zdjęcie nam wysuwała. No i tu jest zdjęcie dziecka komunijnego, będzie się pięknie prezentowało na naszej pierwszej stronie. No i jedziemy już, moi drodzy, z albumem. Druga jego strona, tutaj też jest, słuchajcie, no wiadomo, że ta druga strona też pomieści zdjęcia. To jest klapka. Klapka, ja zawsze, żeby się nie zmarnowała, ona jest tutaj dosyć sporo przestrzenna. Spójrzcie, dużo tutaj przestrzenności w niej. A dlaczego, zaraz zobaczycie. Nie można zmarnować tego miejsca. Można tu przykleić też zdjęcie. Spójrzcie, tutaj ten album w przeważającym tak ilości, chciałam, żeby te zdjęcia 10 na 15 co najmniej się mieściły, no i wzwyż. Tu są maty na dodatkowe zdjęcia, na jakieś, słuchajcie, inne wspomnienia, można sobie pozapisywać na tagach, które też zrobimy. No przyda się, myślę, że też do tego albumowania jakiś fajny zaokrąglacz albo, no zaokrąglacz, myślę, że taki jest najfajniejszy. Jeżeli nie macie, stworzymy sobie tagi. Nie ma z tym problemu. Otwieramy. No i tutaj na górze, spójrzcie, jest bardzo, bardzo duża ta klapka, więc tutaj spokojnie zmieścicie zdjęcie nawet 15 na 21. No a już 13 na 18 to w ogóle. 10 na 15 wejdą 2. Więc ciężko jest określić, ile ten album zmieści zdjęć, ponieważ on jest naprawdę duży. No i to też zależy od tego, jakie wy... Jakie Wy sami tutaj te zdjęcia sobie umieścicie. A pod tą klapeczką mamy dynamiczny wodospad. To jest taki bardzo prosty w wykonaniu wodospad. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Mnie jako... Ja raczej nie jestem zwolenniczką żadnych pop-upów i tym podobnych. Lubię, kiedy zdjęcia są po prostu ładnie wyeksponowane w albumie. Ale ten sposób mnie tak oczarował. On jest tu fajnie na płasko, więc... Naprawdę fajnie się go wykonuje, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jak widzicie, papier lustrzany się nam tutaj przebija przez ten cały album. On podbija bardzo fajnie papiery i nadaje im tej właśnie elegancji, którą potrzebujemy w takich chwilach. Kolejna strona to są klapeczka. Książeczka otwierana w górę, w dół, więc jest tu dużo miejsca na zdjęcia. 10 na 15. Zamykamy. No i taka głęboka kieszeń, do której można... włożyć sobie albo takie książeczki porobić, albo zrobić sobie maty same i zdjęcia powsuwać. Bo tutaj zaraz zobaczę, czy wejdzie 15 na 21, może nie wejdzie. Chociaż tak, wejdzie, bo my mamy 26, więc zobaczcie, nawet by wyszło jeszcze większe zdjęcie. Także spokojnie, no duży, bardzo się cieszę z tego, że wreszcie powstał. Zawsze mi się tak gdzieś tam w głowie kołatał taki duży album, choć myślę o jeszcze większym, ale nie wiem, no zobaczymy. No i mamy oczywiście tu wsuwaną matę.
Kolejna strona to jest strona, w której tutaj jakby główną rolę gra nam mata na zdjęcie, żeby się tu pięknie nam to zdjęcie podbijało. Zobaczcie, jak wsuniecie, wyobraźmy sobie jakieś dziecko komunijne albo podawane do chrztu, albo nie wiem, młodą parę, bardzo ładnie z tą tutaj grafikami, z tymi kompozycjami się komponuje, żeby nie zmarnować miejsca. Jest to wykonane w taki sposób, że można jeszcze takie drobne tagi sobie tu włożyć. I tak jak mówię, zanotować coś fajnego, coś ciekawego. A całość otwiera nam się w górę. Tu oczywiście spokojnie zmieścimy sobie zdjęcie. No i tutaj jeszcze tyle miejsca na włożenie zdjęć. Tak jak mówię, duże, małe, średnie. To jest wszystko zależne od tego, jak zdecydujecie. Kolejna ze stron to są też maty. One są na podbiciu takim właśnie złotym. Bardzo mi się to podoba. Tutaj oczywiście się mieści zdjęcie, jedno, drugie. Matę otwieramy w ten sposób. Tutaj też jeszcze można zdjęcie wsunąć. Zobaczcie, ja tu nie podklejałam w sumie białym papierem. Tam później podkleiłam. Można podkleić, nie trzeba. O, zobaczcie, ładnie się tu wkomponuje nam. Więc otwieramy w jedną. Tu jest tylko taka bardzo delikatna dekoracja, żeby nie przytłaczała, ale żeby ładnie dawała nam sygnał, że to jest komunia. I ładnie te maty ze sobą się tutaj zamykają. Ja myślę sobie, że tu nawet 10 na 15 wejdzie w poprzek. O, widzicie? No, poziome. Też opcja. No i też mieści się tu nam taka duża mata na dodatkowe zdjęcia. Kolejna ze stron to jest taki wodospad tutaj pionowy. Matę przesunę. To jest wodospad pionowy zamykany foliką, bardzo delikatnie. Kompozycja, otwieramy i tu są maty pionowe. 2, 4, 6, 8, 9, duże, mniejsze, średnie, jakie będziecie mieć ochotę wsunąć, czyli bardzo dużo tych zdjęć tutaj wejdzie. Kolejna strona, w sumie taka moja chyba ulubiona, bardzo mi się podoba, nie wiem dlaczego, jakoś tak dużo radości mi dała przy tworzeniu i podobał mi się efekt, jaki osiągnęłam. I też tak jak już mówiłam, porozmawiamy o tym, jakie można stosować zabiegi, żeby fajnie kompozycję luźno, fajnie budować, a i tak to zdjęcie tam bez problemu weszło. Więc mamy tutaj 10 na 15 zdjęcie i otwieramy sobie, zobaczcie, w górę, więc mamy raz, dwa, 3, 4, 5 na 6 zdjęć, 10 na 15, otwieramy. No i mamy tutaj oczywiście dużo miejsca, nie chciałam już nic więcej robić. I jest tu kieszonka, bo tu mamy na przestrzenności tą klapkę. I w tej kieszonce mamy takie duże tagi, ona jest fajna, taka długa. Bardzo mi się podobała tutaj ta opcja z tymi tagami. Można sobie tutaj poprosić gości, żeby Wam się wpisali, którzy byli. Można sobie tutaj pozapisywać różne ciekawostki. Prezenty, wiecie, no to dla dzieci jest radość. I zamykamy. I kolejna ze stron, już taka ostatnia albumowa tutaj, ta nasza z kart. To jest taka strona, którą wydaje się, że jakby już znacie, bo to jest z tą kompozycją po środku. Ale spójrzcie, że tutaj są takie przestrzenie, jakby nie łączą się nam te zdjęcia. Jest napis pierwsza komunia, może być napis nasz ślub, nasze wesele, może być napis jesteś dzieckiem Bożym w dniu chrztu świętego. I tutaj wejdą oczywiście zdjęcia 10 na 15, kompozycje są niepodklejone, więc idealnie. No i z drugiej strony, ja tu podkleiłam papierem białym, bo tutaj też te zdjęcia wejdą. A tutaj mamy luźniutko i dużo miejsca na fotki. I ostatnia strona, tutaj nasza jakby okładkowa, ta jest tu, ta okładkowa jest tutaj bardziej rozbudowana, znaczy bardziej rozbudowana. U mnie zawsze w albumie najczęściej na końcu to są jakieś przestrzenne kieszenie, ta też tu jest bardzo taka przestrzenna i to jest kopertka, żeby zmieścić zdjęcia, które nie zmieściły się jakby w całym albumie. Nie, Jezus, tutaj mam, o, zobaczcie, tu nawet można sobie wmontować zdjęcie takie, czy grupowe, czy z całą rodzinką. Już tutaj odkładam tematy, żeby mi nie przeszkadzały. Otwieramy to w górę. To jest nasza klapka. Tu zresztą u góry też wejdzie zdjęcie. Klapka jest taka przestrzenna, sporo się tam w niej zmieści. A tutaj mamy kieszonkę na płytki CD ze zdjęciami z komunii. Jeżeli ktoś chce, albo na jakieś pamiątki, wspominki. Więc myślę, że to jest takie fajne, ciekawe rozwiązanie, że Wam się spodoba. Tak więc, moi drodzy, tak prezentuje się cały albumik. Ja sobie siądę trochę wygodniej.
I zaraz Wam poopowiadam coś więcej na temat albumu, bo, znaczy na temat warsztatu, no bo to najpewniej wszystkich interesuje. Więc kochani, warsztat albumowy Najpiękniejszy Dzień jest trzecim z serii warsztatem online naszej Akademii Albumowej i tak jak już wspominałam, będziemy rozmawiać, będziemy poruszać temat taki bardzo, może nie ogólny, ale taki techniczny bardziej. Nazwałam go zaplecze albumowe, w co się zaopatrzyć i czy muszę mieć wszystko, więc ja cały czas sobie myślę, że to będzie bardzo fascynujący temat i chyba najbardziej nie mogę doczekać się webinaru. Webinar mamy na żywo. Rozmawiamy, dyskutujemy, zadajecie pytania na żywo, można zadać wcześniej. Webinar, kochani, jest zapisywany, jest potem też przerzucany w formie filmu na platformę YouTube dla osób, które na przykład nie mają Facebooka, a chciałyby też taki webinar sobie odsłuchać. On też znajduje się potem w e-booku, więc to wszystko jest, bo to łączy się z kolejną częścią e-booka. E-book rośnie nam, słuchajcie, w siłę, jest coraz większy, ma już chyba około 60 stron teraz, nie jestem pewna na 100%, około 60 stron już chyba, więc to jest dosyć sporo, a jesteśmy dopiero na trzeciej części, a takie w sumie najbardziej te części opisowe, takie treściwe dopiero przed nami, więc no może być spory e-book. I moi drodzy, jak to będzie wyglądać, to wiecie, Akademia Albumowa to 7 części, jesteśmy na trzeciej, osoby, które zakupiły już dotąd wszystkie i zakupią wszystkie do końca, pod koniec roku, po ostatniej części tego Akademii Albumowej otrzymają oczywiście specjalne jakieś gratisy, dodatki i paczki niespodzianki, nad którymi już pracuję powolutku, no bo to wiecie, czas płynie. Ja bardzo chciałam szybciej skończyć tą Akademię Albumową, ponieważ szykuję coś ekstra na Scrapmasa, więc też chciałabym mieć wolną głowę, myśli, no i czas na poświęcenie się pod koniec roku Scrapmasowi. Każdy może uzyskać rabat procentowy w zależności od zakupionych warsztatów. To też piszę wszędzie w mailach, które dostajecie. Moi kochani, najważniejsze informacje dotyczące warsztatu albumowego Najpiękniejszy Dzień. Termin zapisów i płatności mija 18 kwietnia. Zakupy warsztatów, opcji, które wybierzecie, odbywają się przez sklep internetowy www.asiaszulik.pl. Jeżeli macie jakiekolwiek problemy z tym sklepem, no zawsze może się coś przytrafić, wiadomo, to jest tylko technika. Piszcie maila, nie panikujcie, proszę nie składajcie reklamacji, bo to jest takie uciążliwe potem, jeśli chodzi o rozwiązywanie tego w systemie sklepu, więc po prostu wystarczy napisać maila i ja będę odpisywała po prostu po kolei w miarę możliwości jak najszybciej. Wysyłka zestawów warsztatowych z materiałami 4-5 maja, wysyłka dostępów automatycznie 6-7, na spokojnie będę wszystko odsyłać Wam. Osoby, które chcą zakupić warsztaty z zagranicy, bardzo proszę o wcześniejszy kontakt. Jest możliwość płatności PayPalem, więc nie ma tutaj z tym żadnego problemu. Jakie mamy, moi drodzy, opcje warsztatu? Pierwsza opcja warsztatu jest to warsztat z pełnym zestawem materiałów, z dożywotnim dostępem, z webinarem, dostępem do live'a, zapisu i z e-bookiem. I z e-bookiem w tej naszej przewodnim temacie zaplecze albumowe, w co się zaopatrzyć, czy muszę mieć wszystko. I ten cały zestaw to jest 260 zł. Jeżeli chcecie zakupić sam warsztat, w znaczeniu warsztat z pełnym zestawem materiałów i dożywotnim dostępem do kursu tego albumowego, bez webinaru, bez e-booka, sam warsztat na ten album komunijny, to jest koszt 210 zł. Jeżeli zdecydujecie się na sam dostęp, czyli na sam kurs, bez materiałów, to jest koszt 80 zł. Dostajecie na maila wcześniej cały zestaw, wykaz materiałów, które są potrzebne do wykonania takiego albumu i po prostu z podpowiedziami i zaopatrujecie się w nie sami i wykonujecie taki albumik. Można zakupić osobno sam webinar, dostęp do webinaru live'a na żywo, zapisu na YouTubie w temacie zaplecze albumowe, w co się zaopatrzyć, czy muszę mieć wszystko i to jest koszt 30 zł. Natomiast sam e-book, w tej samej tematyce, czyli kolejna część e-booka, to jest koszt 50 zł. Wysyłka 6-7 maja z tymi wysyłkami dostępów, bo ja to sobie wszystko w mailach, moi drodzy, wysyłam. Warsztat online dla osób, które jakby nie słyszały jeszcze o tym, warsztat online i kit jakby albumowy, to zestaw
materiałów, z których możecie wykonać prezentowany tutaj album. Warsztaty odbywają się na platformie YouTube. Jest to zestaw filmów umieszczonych tam. Otrzymujecie do nich dożywotni dostęp i w dogodnym momencie, w własnym tempie, tak jak Wam to najbardziej odpowiada, kiedy macie chwilę, taki album sobie po prostu tworzycie. W każdym zestawie warsztatowym, moi drodzy, otrzymujecie przewodnik. To jest taka rozpiska warsztatu graficzna, tekstowa, z podpowiedziami, z poradami. Taki przewodnik instrukcyjny po całym warsztacie. Więc myślę, że też to jest fajna rzecz i widzę, że bardzo Wam się spodobała i ją polubiliście, z czego ja też ogromnie się cieszę. No i oczywiście, tradycyjnie prezenciki, gratisiki dla warsztatowiczów. To jest dla mnie taki, ja to zawsze powtarzam, najprzyjemniejszy etap chyba ogarniania i przygotowywania takich warsztatów albumowych, kiedy te paczuszki wpakuję. Jest to owszem męczące, bo jak jest dużo warsztatów, no to jest ogromny nakład pracy, organizacji, słuchajcie, takiej wszystkiego ogarnięcia, ale ta radość z tego jest niesamowita i te upominki, które zawsze przygotowuję i które myślę, że w tym warsztacie no bardzo Wam się spodobają, już się nie mogę doczekać i się ogromnie z tego cieszę, też sprawiają Wam radość, bo to jest taka obopólna przyjemność i dla Was, kiedy Wy się z tego cieszycie, i dla Was, kiedy Wy dostajecie te upominki i dla mnie, kiedy ja widzę, że cieszycie się z tego, jak to jest spakowane, przygotowane i co tam się znalazło. Wiele osób pyta po takich warsztacie, po ogłoszeniu, no ale dobra, to co ja się nauczę na takim warsztacie? Moi drodzy, akurat tu w tym albumie konkretnym, co mogłabym o tym powiedzieć, że na pewno nauczycie się umiejętności tworzenia samodzielnie bazy albumowej. Tu jest taka duża baza, więc myślę, że też będzie nad czym popracować. Pracę z tkaniną, tym razem na podbiciu papierowym. Poprzedni warsztat był bez podbicia papierowego. Tu mamy na podbiciu papierowym tworzenia mojego ukochanego systemu Hidden Hinge na płótnie, który jest bezbłędny, cudowny, wspaniały i nie ma lepszego. I serdecznie polecam. Umiejętności wykonania też takiego dużego albumu, bo to wcale nie jest takie proste, jeśli chodzi o tutaj o te karty, żeby to ładnie było wykończone, więc myślę, że tutaj też będę miała wiele do powiedzenia w tym temacie. Tworzenia delikatnych, nieprzytłaczających, takich nieprzesadzonych kompozycji, umiejętności rozmieszczania dużej ilości zdjęć w albumie, żeby tak to, wiecie, ugryźć, żeby wszystko, każda część jakby była wykorzystana, ale nie była taka nabita i taka przesadzona, jak ja to mówię, bo ja bardzo lubię, kiedy zdjęcia są wyeksponowane, bo to jest dla mnie takie priorytetowe. Wykonania złoceń w bardzo prosty i przystępny sposób. Myślę, że każdy sobie poradzi. Ja teraz znalazłam trik, jak pięknie robić mgiełkę złotą i też się cieszę z tego, to Wam na pewno pokażę. Wykonamy ciekawy i bardzo efektowny pop-up, czyli ten element takiego wodospadu dynamicznego, bo to ja bym zaliczała właśnie do takiego typu pop-upów, elementów. Dla osób, które pop-upów nie lubią, tak jak ja, bo ja nie przepadam za nimi, w albumach dla mnie są, no dla, jakby, ja nie przepadam za takim systemem pokazywania zdjęć. Ja lubię proste formy, czyli po prostu otwieram, widzę zdjęcie, ale ten wodospad oczarował mnie i mam nadzieję, że Wam się też spodoba. Wykonanie go jest bardzo proste i jestem pewna, że każdy sobie poradzi, zobaczycie. No i przede wszystkim porozmawiamy i też wykorzystamy sobie tekturki w pracy, element foliowy. Ja tych elementów foliowych umieszczam w albumach coraz mniej. Dla mnie są takie troszkę zawodne, jeśli chodzi o klejenie, nie jestem za to pewna, więc umieszczam ich już teraz niewiele, a te, które robię, są tak wkomponowane, że spokojnie nic złego się z nimi nie stanie i o to nie musicie się martwić. Więc tak by wyglądało to, co ten warsztat może Wam dać ciekawego. A co trzeba przygotować, kochani? No tak jak mówię, osoby, które zakupują zestaw cały warsztatowy, mają wszystkie materiały zapewnione w paczuszce. Jedyne, co musicie mieć, to pozytywne nastawienie, o którym ja zawsze mówię, że dacie radę, że ten album naprawdę nie jest trudny i z przyjemnością i bez problemu go stworzycie. Jakąś matę, która zabezpiecza Wasze miejsce pracy, czyli to, co na pewno każda skraperka na co dzień jakby posiada i z czym funkcjonuje, czyli nikę, czy ołówek, czy jakieś narzędzie do cięcia, no bo czymś trzeba uciąć, to gilotyna, trymer, co lubicie. Ważne, żeby duży papier ciął, bo to jest 30,5 na 30,5 co najmniej, więc z tym trzeba by było sobie poradzić. To może być nożyk do tapet i linijka, to co ja używam i uwielbiam. Przyrząd do bigowania, czyli coś, czym będziemy bigować sobie karty, książeczki. To może być taka funkcja w trymerze, może być też osobna bigownica.
A może być taki wytłaczak, linijka, wypisany długopis, też bez problemu dacie radę. Klej introligatorski, Wasz ulubiony, ten, którego jesteście pewni, który jakby wiecie, że da radę. No i taśmę dwustronną, która pomoże nam zabezpieczyć magnesy i tym podobne rzeczy, jakieś drobne elementy. Moi drodzy, warsztaty, zapisy ruszają już teraz po prezentacji, więc serdecznie Was zapraszam do sklepu. Można połączyć z zakupami w sklepie, złączyć jedną wysyłkę z warsztatem, tylko trzeba wziąć pod uwagę, że będzie to wysłane wtedy tego 4-5 maja, więc nie od razu. Sklepik jest zapełniony, mam nadzieję, że będzie się Wam miło robić zakupy. No i co? Mnie pozostaje bardzo serdecznie podziękować Wam za dotychczasową obecność, wspólną pracę, przemiłe komentarze, Wasze cudowne dzieła, które stworzyliście z moich warsztatów, co ogromnie mnie cieszy. No i zaprosić Was, ach, jeszcze moi drodzy, najważniejsze, że ten webinar na żywo, zapomniałabym powiedzieć o tym, odbędzie się 25 kwietnia o 19, ale ja wszystkie informacje jeszcze wrzucę pod filmem, więc myślę, że nie będzie z tym większego problemu. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości, chcielibyście coś więcej dowiedzieć się o tym warsztacie, zapraszam do kontaktu mailowego warsztaty@asiaszulik.pl, to wszystko też jest podane pod filmem. Dzisiaj bardzo Wam dziękuję, życzę Wam cudownej, spokojnej niedzieli, udanego tygodnia. My widzimy się jutro na inspirujących poniedziałkach, także cieszę się bardzo, że ten album już jest, można się zapisywać. No i co, moi drodzy? Mam nadzieję, że będziecie się bawić dobrze, że Wam się spodoba. Ja przyznaję, że bawiłam się świetnie. Przyjemnie się tworzyło, kolekcja jest naprawdę niesamowita. Niby bez jakichś większych dekoracji, ale jest bardzo stonowana, ale dzięki tym elementom wszystkim, które możemy tutaj pododawać, nasz album nabiera konkretnej tematyki, konkretnego uroku, tego, co chcemy sami uzyskać, jak chcemy sami go stworzyć, na jaką okoliczność. Także raz jeszcze bardzo serdecznie zapraszam i co? Do zobaczenia, moi drodzy. Uważajcie na siebie. Pozdrawiam Was. Pa, pa.